Złapałam! Otocz małą kulkę. Ukształtuj. Zaznacz oczy. To gołębie stopy. Uformuj skrzydła. Dodaj trochę koloru. Co za uroczy gołąb pocztowy. Napisz list. Zwiń go. Zwiąż wstążką. Zasklep. Dostarczysz wiadomość ptaszku? Fluttershy nudzi się w domu. Hej, maleńki, wejdź! Gołąb zrzucił na nią cały stos listów. To tylko rachunki. A, nic ciekawego. Kolejny list? Droga Fluttershy. Kto to napisał? Jak mam się dowiedzieć? Gołąb poleciał do chłopca. Cześć, Fluttershy. Discord. Tak się cieszę. Naprawdę cię lubię. Zakryj podstawę kwiatami. Przymocuj pręciki do płatku. Dostawa styropianu. Pomaluj. Przymocuj do podstawy. Dodaj trochę koloru. Suszone winorośla. Motyle. To takie romantyczne. Pokoloruj dekoracje. Wszystko musi być na tip-top. Prawie zapomniałem o świecach. Płatki. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Kochanie, nie podglądaj. Jak pięknie. Motyle, kwiaty. Kochanie, wyjdziesz za mnie? Tak! Jestem najszczęśliwszym gościem na świecie. Tak jest lepiej. Nie mam sukienki. Nie martw się, uszyjemy to. Farba. Przymierz to. Koronkowy welon. Kolejna warstwa. Ozdób wstążkami. Wyglądasz cudownie, Fluttershy. Ślub jest tuż, tuż. A ja nie mam sukienki. Dzieci przyszły na ratunek. Znajdziemy ci najlepszą sukienkę. Spójrz, to cały wieszak. To nie dla mnie. Oh my. Nie wierzę własnym oczom. Amazing. Piękne, genialne. Czy o czymś zapomniałyśmy? Teraz jestem gotowa do ślubu. Potnij styropian. Ustaw ściany. Złóż fotobudkę. Co za wygodna ławka. Białe wykończenie. Zrób nacięcia. Dołącz do struktury. Dodaj zasłonkę. Ekran. Gotowi, by robić zdjęcia? Patrz, to fotobudka. Zróbmy sobie zdjęcia. Tylko spójrz na te fotki. Czy zmieści się nasza trójka? Spróbujmy. Materiał. Narysuj wzór. Wytnij. Więcej szczegółów. Zszyj. Włóż ze sznurkiem. Czas przymierzyć nowe ubrania. Krawat. Surdut i spodnie. Podkreśl powieki. Czy mogę prosić o watę cukrową? Głodny? O, to dla Lalilu. Merci. Zrób brodę. I czarne włosy. Pan młody wygląda stylowo. To był przyjemny sen. O nie, zaspałem. Gdzie jest mój garnitur?
O, tu jest mój strój. Jestem gotowy. Celestio, gdzie jest moja narzeczona? Wkrótce przyjdzie. Witaj, mój przystojny panie młody. Ogłaszam was mężem i żoną. O, jesteś taka cudowna, moja droga. Gratulacje. Tak się cieszę. Weź biały papier piankowy. Wytnij. Dodaj figurę. Przeszlifuj krawędzie. Cudowne ciasteczka. Udekoruj smakołek rysunkami. Słodka kokarda. Złóż pudełko. Delikatna kolorystyka. Wypełnij sizalem. Zbierz ciasteczka. To smaczny zestaw. Fluttershy jest w ciąży. To świetny powód do imprezy. Dzieci wkrótce się urodzą. Ciocia Celestia czeka, żeby się z nimi spotkać. Nie przyszłyśmy z pustymi rękoma. Pinkie Pie wręczyła zestaw uroczych czapeczek. Dziękuję, są słodkie. Thank you. Dziewczynka czy chłopiec? Nie wiem. Może mój lekarz powie? Halo? Chodź na Pony Street. Piniata ujawni sekret. Otwórz to, mamusiu. Let's go. Kogo będę mieć? Chłopca i dziewczynkę? Mamy dla ciebie kolejny prezent. Lekarz wróciła z dużym pudełkiem ciasteczek. Oto zdjęcie waszych dzieci. Jestem taka szczęśliwa. Cześć, maluchy. Dziewczyna ma niebieskie oczy, a chłopiec żółte. Zmieńmy im kolor włosów. Narysuj ich ubrania. Siostra pomogła w ubiorze. Lekarz je lunch, ale Fluttershy zaczyna rodzić. Przyniosę noszę. Przygotuj ją. Fluttershy zostaje zabrana na porodówkę. O, czy to jedzenie? Jestem taki zdenerwowany i głodny. Kochanie, chcesz frytek? Ja tutaj rodzę. Biedny ojciec jest taki rozemocjonowany. No dobrze, skończone. Gratulacje. Dziękuję, kochanie. Połóż je w łóżeczkach. Dzieci potrzebują odpoczynku. To jest biały papier piankowy. Potnij go. Dodaj kolorowe szczegóły. Zrób ogon. Niezbędne elementy znajdziemy w skrzyni. Dołącz drewniane patyczki. Wow, koń na biegunach. Ta wspaniała zabawka to kucyk dla dzieci. Maluchy smacznie śpią w swoim pokoju. Wstawajcie! Już ranek. Chcemy jeździć. Muszę coś wymyślić. Przyspieszmy. O, to jest niebezpieczne. Wow! Koń na biegunach. To będzie lepsze. Maluchy są szczęśliwe. Styropian, wytnij otwór. Przeszlifuj go pilnikiem. Zarysuj cegły. Pomaluj na biało. Kute narożniki. Rozpal ogień. Pominek doda przytulności każdemu wnętrzu. Chodźmy do salonu. Dzieciaki bawią się w chowanego. Gdzie powinniśmy się ukryć? A może tu? Albo tu? A co powiesz o szafce? A jeśli nigdy nas nie znajdą? Tak, to nie jest dobre. Maluchy postanowiły schować się pod dywan. O, jestem taka zmęczona. Tak, czas odpocząć. Dywan żyje? Dzieci! Co za małe rozrabiaki. Złap spinera. Mam go. Pomaluj na różowo. Owiń w ozdobny papier. Pomaluj na miętowy kolor. Zamocuj wszystko. Co za śliczne ołówki. Włóż je pod dach.
za dużo tego. 5 koszy. To taka puszysta tkanina. Dzieciaki pokochają tę kolorową karuzelę. Nasz plac zabaw jest pełen atrakcji. Kucyki przyszły się pobawić. Od czego zaczynamy? Od basenu. Teraz trampolina. Let's go! Wow, fantastic! Ale tu jest fajnie. Przepraszam, czy możemy przejść na karuzelę? Oczywiście, siadaj. Kręcę się jak balerina. Kucyki pysznie się bawiły. To stara Pinkie Pie. Usuń poprzednią grzywę i ogon. Kropla farby. Pomaluj na biało. Narysuj nowe oczy. Dodajmy grzywę. Popracujmy suszarką. Podwójne skrzydła. Ukształtuj róg z piankoliny. Korona dopełni wygląd. To księżniczka Celestia. Pogoda się pogorszyła, ale bałagan. Słońce schowało się za chmurami. Kucyki pospiesznie schowały się pod parasolem. Celestia strzeże słonecznego dnia. Asio, chmurki! Tak jest lepiej. Ciepłe promienie. Zadowolony kucyk galopuje przez chmury. Słoneczny dzień został uratowany. Kucyki znów mogą cieszyć się ciepłem słońca. Narysuj portal na styropianie. Wytnij łuk. Spiłuj brzegi. Dodaj teksturę. Koronka z nakładką. Pełne wdzięku kolumny. Dodaj murowanie. Potrzebujemy piedestału. Wytnij schody. Kilka paneli. Postaw portal. Dodaj kamieniom odcieni. Podkreśl. I postaż. Wszędzie rośnie mech. A na górze zaświecił kryształ. Dokąd prowadzi ten starożytny portal? Celestia mieszka w pięknym zamku. Czas zbadać moje tereny i porozmawiać z mieszkańcami. Poszła do lasu. Co za piękne kwiaty. Cześć, ślimaczki. Jak się macie? Wszystko gra, ale ostatnio w lesie pojawił się dziwny portal. Ciekawe. To naprawdę portal. Wcześniej go tu nie było. Ciekawe, dokąd prowadzi. Witaj, laleczko. Zetrzyj jej starą twarz. Narysuj fioletowy makijaż. Spojrzenie liliowych oczu. Narysuj uśmiech. To kosztowne cyrkonie. Jak miło. Przygotujmy czepek. Przyklej wielokolorowe pasma. Przytnij końce. Tęczowa tkanina. Co za bujna spódniczka. Błyszczący gorset. Rękawki. I złoty symbol. Zrób chokera. Gotowe. Czas na stylizację. To idealne loczki. Jej wygląd dopełni diadem. Księżniczka Alikornów zmieniła się w nastolatkę. Portal zabrał Celestię do świata ludzi. Co się stało? Co? Gdzie są moje kopytka? Poszukam ludzi, może ktoś mi pomoże. Celestia poszła do miasta. Ale tu jest dziwnie. Ona jest jakby nie stąd. Cześć, wszystko gra? Byłam księżniczką kucyków, a potem przeszłam przez portal i wszystko się zmieniło. Czy jesteś głodna? Tak, pycha. Naprawdę potrzebujesz pomocy. Pokażemy ci i opowiemy wszystko. Dostawa materiałów. Rozwałkuj modelinę. Zrób figurkę kota. Naturalna bawełna.
Narysuj pyszczek. Zwiąż kokardę. Wytnij podstawę obruszki. Udekoruj kryształami górskimi. Gotowe! Ten uroczy kotek zostanie przyjacielem Celestii. Królowa kucyków przyzwyczaja się do nowego życia w Lalitown. Towarzyszy jej kot Opal. Nie jest tak źle. Ładnie mi w tym wdzianku. Kot chce zwrócić na siebie uwagę. Czy ty też chcesz być piękna? Opal czuje się nieswojo. O nie, nie możesz tam iść. Co ja z tobą zrobię? Wiem. Księżniczka znalazła zabawkę. Zabawa z kotkiem była świetną rozrywką. Nowa lalka, nowy wygląd. Narysuj nowe oczy. Są liliowe. Przytnij grzywkę. Kolorowe włosy. Jeszcze trochę. Co o tym sądzisz? Wytnij. To przedłużenie sukni. Zszyj wzdłuż krawędzi. Piękna biała sukienka. Piórka. Talerz. Skittles. Trochę wody. Wow, to tęczowe plamy. Zanurz materiał. Teraz mamy wspaniały szef. Pokryj złotem. Pełna wdzięku talia. Zwisa symbol słońca. Zawiń pasma. Dodaj koronę. Celestia nieco dorosła. Poszła na spacer do ukochanego lasu. Ta woda jest taka czysta. O, strumień! Cześć, słodka wiewiórko. Ukołyszę cię w kołysce. Pójdź ze mną, proszę. Kucyki wyszły na spacer z dziećmi. Przyjaciele, dobrze was widzieć. Celestio, czy to jesteś ty? Wow! Konie dobrze się bawiły, ale nagle jeden utknął w sieci. Pomóż nam, Celestio. Zawsze będę chronić lud królestwa. Jesteś bezpieczny. Celestio, znalazłyśmy genialny diament. O, już miałam ci go dać. Tak długo go szukałam. Potnij tekturową tubę. Owiń w folię. Zrób mocne drzewo. Korona drzewa. Pokryj fioletową farbą. Popracuj gąbką. Wytnij kryształki ze styropianu. Udekoruj gałęzie. Tu wiszą piękne cyrkonie. Na pniu są księżyc i słońce. Co za tajemnicze drzewko! Księżniczka Celestia wita gości na łabędzimbalu. Dzisiaj jest nie tylko święto. Stało się coś wyjątkowego. Jaki mamy dzień? Spójrzcie na drzewo harmonii. Świeci jak nigdy dotąd. Ten magiczny diament da drzewu nową moc. Ta magia jest tak potężna i piękna. Świętujmy! Księżniczka i goście świętują. Wyczarujmy gruby karton. Obrysuj skrzydła. Wytnij pierwszą parę. Powiel przy użyciu papieru piankowego. Popracuj nad piórami. Im więcej warstw, tym będą silniejsze. Pamiętasz? Księżniczka Celestia potrafi latać. Uroczysty bal dobiegł końca. Nadszedł długo oczekiwany weekend. Co za dziwne uczucie. Jakby coś się zmieniło. Glorio! Co się stało, kochana? Nie wiem. Ja też tak miałam. Wygląda na to, że to moc kryształu. Magię czuć w powietrzu. Nie czuję się za dobrze. Celestia zyskała nową moc. Ma skrzydła. Celestio, masz skrzydła? Nawet jako człowiek Celestia ma moc alikorna. Opróżnijmy torbę. To może się przydać. Wytnij pasek. Rozrzuć.
Rozpuść brzegi nad płomieniem. O, to rękopisy. Skróć szpikulec. Zamocuj koraliki. Zwiń zwój. Zrób okładkę ze wstążkami. Wszystkie zwoje są uporządkowane, ale jaką wiedzę zawierają? Celestia ma teraz uczniów. Mam dość czytania. Ja też się nudzę. Hej, widziałaś zwoje? Przyjrzyjmy się bliżej. Jak się macie? Dziewczyny, dałam wam kolejne zadanie. O, biegnijmy. Myślę, że jesteście gotowe. Te zwoje zawierają mądrość magii przyjaźni. Możecie je przeczytać. Dziewczęta zaczęły studiować teksty. To jasne. Przyjaźń to magia. Rolka od papieru toaletowego. Zrób bramy. Wytnij łuk. Gotowe. Urządźmy dom. Most między łąkami. Pomaluj dom. Posyp mchem. Dodaj dach. To niesamowity dach. Dodaj teksturę pędzlem. Okno. Kwiaty. Co za uroczy domek. Kucyki to pokochają. W Pony Valley panuje cisza i spokój. Tak bardzo kocham mój dom. Przyjaciółki przyszły odwiedzić Fluttershy. Hej, Fluttershy, wyjdź. Nie, dzięki, wszystko gra. Kucyki zaczęły bawić się piłką. To takie zabawne, też chcę. Nasze kucyki świetnie się bawią. Co kryje magiczne pudełko? Wow, modelinę. Wymieszaj kolory. To idealny fiolet. Weź narzędzie. Zrób uśmiech. Ciało smoka. Przymocuj głowę i łapy. Narysujemy oczy. Poznajmy Spajka. Fluttershy ćwiczy z ptakami. Nauczmy się nowej piosenki. Wiosenny dzień. Pośpiewajmy razem. Genialnie. Hej, ptaki brzmią tak pięknie. O, kim jesteś? Jestem Twilight Sparkle, a ty? Jestem Fluttershy. Hej, ptaki pięknie brzmią. Chodźmy, Spike. Czy to smok? Zgadza się, jestem Spike. Przepraszam, spóźnimy się. Czekaj, porozmawiajmy. Mam więcej pytań. Przytnij grzywę. O, miękka chmurka. I elegancka grzywa. Przemaluj skrzydła. Jej ogon i grzywa są różowe. Teraz oczy. Uroczo. Wow, to Fluttershy. Jak się macie, kwiatki? Potrzebujecie wody. Jak sprawy w ptaszarni? Nudzisz się, skarbie. Pomóż nam, Fluttershy. Musimy pozbyć się pająka. Pająk pokrył wszystko sieciami. Oh my god. Ptak utknął w sieci. Pomóż nam. Pająk jest coraz bliżej. Nie bój się. Twoi przyjaciele cię potrzebują. Nie waż się skrzywdzić moich ptaków. Tylko chciałem się zaprzyjaźnić. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. O, przyjaźń to magia. Odrysuj lalkę. To sylwetka łuku. Piankolinowa tęcza. Zrób kiełbaskę. Zróbmy chmury. Ale miękko. Gwiazdy błyszczą. Dokąd prowadzi ten magiczny portal?
Cześć wszystkim! Ogłaszam otwarcie mojego nowego parku rozrywki. Tak, w końcu! Czekałam na to! Na trampolinę! Wszystko jest takie kolorowe! Chodźmy po słodycze! Nie odmówię! Nagle przyleciał cudowny motyl! Wow, to rzadkość! Przyjrzyjmy się bliżej! Hej, dokąd idziesz? Czekaj na mnie! Czy jesteś gotowa na transformację? Słodki kucyk? Tak! Zmieńmy jej włosy! Różowy będzie pasował! Fryzjerzy, bierzcie się do pracy! Zrób loki! Cudownie! Zmień oczy. Zróbmy nowy wygląd. Biała koszulka. Delikatne falbany. Śliczne buty do leginsów. Fluttershy wygląda obłędnie. Kucyk przeszła przez portal i zmieniła się w dziewczynę. Co się stało? Gdzie są wszystkie kucyki? O, mój przyjacielu, gdzie byłeś? Kim jesteś? I gdzie jest moja przyjaciółka Fluttershy? Spike, to ja! Nie poznajesz mnie? Fluttershy? Nie jesteś do niej podobna. Twój ulubiony kolor to fioletowy. Kochasz czekoladki. Dobrze. To czemu wyglądasz inaczej? Spójrz na siebie. Kto to jest? Wszystko gra? Tak. Nie spodziewałam się zobaczyć ludzkiej dziewczyny. Odrysuj detale. Zrób nacięcie. Zrób plecak. Paski. Cudowne motyle. Stylowy dodatek do szkoły. Kto jest dziś nieobecny? Gdzie jest Fluttershy? O, nie zauważyła. Przepraszam za spóźnienie. Tyle osób potrzebowało pomocy. Ropucha zaplątała się w trawę. Zajączek wpadł do dziury, a ptak zranił skrzydło. Zwierzęta uciekły z plecaka. O, to słodkie. Boję się pająków. A, żaba! Panie Red, nie strasz jej. Żabko, chodź tutaj. Króliczku, wszyscy już są. Trzeba pomyśleć o otwarciu własnego schroniska dla zwierząt. Tektura. Podziel na części. Zrób ramę szafki. Zrób drzwi. Dodaj zawiasy. Zmień bryłę piankoliny w rzeźbiony kawałek. Udekoruj apteczkę sercem. Teraz lekarstwa zawsze będą pod ręką. Fluttershy czyta. Pobawmy się w berka. Nie złapiesz mnie? O, basen z piłeczkami. Ups. Biedactwo. Ostrzegałam cię, wszystko gra. Boli mnie ucho. Potrzebujemy bandaża. O tak. Okay, let's go. Wkrótce wyzdrowiejesz. Dziękuję. Uważaj na swoje łapki. Oto nasza modelka. Zrób niebieskie oczy. Dodaj szminkę. Cudowne włosy. Niebieski sportowy materiał. Spódnica. Koronka. Dodaj spinkę do włosów. Narysuj motyle. Fluttershy to urocza dziewczyna. Pokaż światu swoje piękno. O, to nie dla mnie. Gotowi na sesję zdjęciową? Nie jestem pewna. Nie wstydź się, będziesz miała świetne zdjęcia. Jesteś piękna. Ja naprawdę się wstydzę. Okej, spójrz tutaj. Pokażę ci, jak pozować. Wow, świetnie i odważnie. Jesteś taka piękna. Chcę spróbować. Co za czarujący uśmiech. I dobry kąt. Świetne fotki. Jesteś naszą nową gwiazdą. Będziesz taka sławna.
stropian trafił do pracowni. Nakreśl podstawę. Wytnij. Więcej poziomów. Dodaj nierówności. Tyle tu kamieni. Tu będzie staw. Uformuj naszą wodę. Tu jest wodospad. Mech rośnie tu i ówdzie. Posyp flokiem. Zakwitłe kwiaty. Hamak do odpoczynku. W takim rezerwacie zwierzęta będą czuły się dobrze. Fluttershy znalazła opuszczony park dla zwierząt. O, biedne zwierzątka. Żyjecie w okropnych warunkach. Muszę coś zrobić. Musimy zatrudnić budowniczych. Wzywałaś nas? Jak możemy pomóc? Chcę stworzyć tutaj raj. Zrobimy to w mgnieniu oka. Robotnicy mieli własną wizję raju Fluttershy. O nie, co wy zrobiliście? Zwierzęta nie polubią tego miejsca. Okej. Bye. Możemy ci pomóc, Fluttershy. O, co za piękność. Tak to sobie wyobrażałam.